Kajtek, nie pozostawiliście dzisiaj złudzeń Warcie i pokazaliście, gdzie ich miejsce w szeregu. No, tak się mecz ułożył dla nas szybko. Karny, że tak powiem, troszkę nas rozluźnił. Później dwie czerwone kartki z przebiegu meczu i skończyło się 5-0. No, dobrze, bo dzisiaj kontrolowaliśmy przebieg spotkania, byliśmy drużyną lepszą i myślę, że zasłużenie wygraliśmy ten mecz. Jeden z najlepszych meczów w sezonie tutaj w Jaworznie, ale przeciwnik mimo wszystko też nie z wysokiej półki. To znaczy, na pewno trener nas przestrzegał, żebyśmy się przed tym meczem nie rozluźniali i podeszli do tego poważnie. I tak też zrobiliśmy, graliśmy konsekwentnie. Fakt, że dzisiaj strasznie dużo dziur było w obronie Warty, co szybko wykorzystaliśmy. No tak, no, po wyniku widać, że przeciwnik dzisiaj no, troszkę słabiej zagrał. No ale właśnie tą naszą konsekwentną grą udowodniliśmy, że tutaj przyjeżdża i ciężko walczy. No i stąd też wynik 5-0 i cieszymy się, że tak skończyło się. Przyczyniliście się do spadku Warty do drugiej ligi, ale chyba nie jest wam z tego powodu żal po tym meczu. Na pewno chodzi nam tylko o naszą grę, a prawda jest taka, że ostatnie 6 spotkań pokazało, iż byliśmy w jakimś takim dołku, nie potrafiliśmy wygrać i bardzo potrzebowaliśmy tych punktów. Dobrze się stało, że się wygraliśmy, no i cóż, czekamy na Krakowie. Twoja pierwsza bramka rzutu wolnego dla GKS-u Tychy? Idealne miejsce dla ciebie, bo pokazałeś to już w jednym z sparingów. No fakt, prykaz na rzut wolny podczas meczu. Zawsze Piotr Grodzki podchodzi, że tak powiem. Jeżeli go nie ma na boisku, ktoś inny podchodzi. Trenujemy to dosyć często na treningu, no i podszedłem, uderzyłem. Mi się wydaje, że dosyć pewnie, no i o to chodziło. Marcin, pokonaliście dzisiaj Wartę Poznań wysoko 5-0. To jest najwyższy wynik w tym sezonie w pierwszej lidze wasz i zasłużeni w pełni. Myślę, że tak. No, z przebiegu meczu wyglądaliśmy lepiej od przeciwnika i udokumentowaliśmy to wygraną, wysoką wygraną, także tym bardziej, że we wcześniejszych meczach wyglądało to różnie. Teraz wygraliśmy zdecydowanie i z takim nastawieniem podchodziliśmy do meczu. Wygrana od 20 kwietnia. No tak, no tak jak wspomniałem, wcześniej nie szło to jakoś najlepiej, jeśli chodzi o wyniki, a teraz myślę, że odkuliśmy się za te poprzednie mecze i daliśmy trochę radości i sobie, i kibicom, także cieszy nas to bardzo. Marcin, wielką radość chyba po tym meczu również poczułeś ty w momencie strzelania bramki. No tak, czekałem długo na tą bramkę, wiadomo, no, nie za dużo grałem też w tej rundzie, no ale cieszę się, że dostałem szansę dzisiaj w meczu i udało mi się strzelić bramkę, co na pewno jest budujące dla napastnika.